Proszę Państwa, witam w kolejnym cykielu pytań i odpowiedzi. Pan José Arcadio Morales. O, szanowny panie Stanisławie, czy Michnik zrobił coś dobrego dla Polski? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie przychodzi mi do głowy żaden pomysł, żeby tutaj, jak tak szukam, może jakbym długo tutaj poszukał, to bym coś znalazł, ale tak na pierwszy rzut oka to mi nic nie przychodzi do głowy jako jakiś dobry uczynek dla Polski ze strony Michnika. Michnik robił różne rzeczy, ale Polska rozmaicie na tym wychodziła. Więc no cóż, okrągły stół, no nie. Pan Wojciech Więckowski. Szanowny panie Stanisławie, pierwsze pytanie. Słyszałem pana wypowiedź na temat Polaków działających w Armii Ludowej. Czy uważa pan, że słusznie w ramach dekomunizacji zmienia się nazwy ulic z Armii Ludowej na jakieś inne? Na moim osiedlu również była taka ulica i mieszkańcy sami uważali, że, że powinna się nazywać inaczej, gdyż sama nazwa źle im się kojarzyła. Ze względu na to, że Armia Ludowa była formacją stworzoną przez komunistów. No to prawda, że była stworzona przez komunistów i potem ci weterani Armii Ludowej służyli, oddali wielkie usługi przy, że tak powiem, skomunizowaniu Polski, zasilając aparat terroru i aparat partyjny na niższych szczeblach. Więc rzeczywiście nie ma powodu, żeby ich w takich warunkach, no, jak na Garbatego, prawie normalnych, żeby ich tu specjalnie honorować. Drugie pytanie. Kto wywarł największy, najsilniejszy wpływ na pana życie i dlaczego, w jakim zakresie? Może to być więcej osób niż jedna. No to... No, muszę powiedzieć tak, że mój ojciec wywarł duży wpływ na moje życie. No, raz, że był moim ojcem, to jest jak gdyby oczywista oczywistość, ale też taką pewną postawą życiową i poglądami w dużym stopniu. A drugim takim człowiekiem, któremu sporo zawdzięczam, to jest Janusz Korwin-Mikke. To rzeczywiście dużo mu zawdzięczam. No trzecią osobą, czy odwrotnie może, drugą osobą to był Stefan Kisielewski. Ja od czasów licealnych byłem czytelnikiem jego felietonów i no bardzo je sobie ceniłem. Można powiedzieć, że się na nich ukształtowałem, dlatego no bez żadnych wątpliwości Stefan Kisielewski i Janusz Korwin-Mikke bardzo duży wpływ na mnie wywarli. Trzecie pytanie. Co pan sądzi o przyznawaniu dopłat i różnego rodzaju pomocy rolnikom przez Unię Europejską? Z jednej strony wspieranie gospodarstw rolnych w zakresie ich restrukturyzacji i modernizacji argumentuje się dbałością o bezpieczeństwo żywnościowe państwa. A z drugiej strony jest to przecież ingerencja w wolny rynek, bo jak na przykład przedsiębiorstwo jest nierentowne i upada, to uważa się to za ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej, a działalność rolnicza w takiej sytuacji jest premiowana. Czy pana zdaniem tak powinno być? No, w ogóle nie powinno być żadnych dopłat, czy to Unii Europejskiej, czy państwa, do jakiejkolwiek tam działalności gospodarczej, dlatego że o tym, czy jakaś działalność gospodarcza ma sens ekonomiczny, czy jest rentowna, mówiąc krótko, czy nie, to powinien decydować rynek, a nie urzędnicy. Bo co to znaczy, że państwo subwencjonuje? To znaczy, że przedstawiciele tej branży
jakoś tam skaptowali, że tak powiem, dygnitarzy dysponujących publicznymi pieniędzmi, żeby trochę tych pieniędzy im dali. Można wspierać branże gospodarcze na różny sposób. No jeden taki, że się właśnie odbiera tam jednym obywatelom, a drugim się daje, a drugi taki, że się obniża podatki, koszty funkcjonowania państwa. No i to jest też forma wsparcia, bo wtedy rzeczywiście jak ktoś w tych sprzyjających warunkach sobie nie radzi, to chyba dlatego, że nie potrafi. No a co to jest bankructwo? No to znaczy, że majątek, który do tej pory pozostawał w rękach takiego właśnie niedołęgi, trafi w ręce człowieka, który będzie wiedział, co z nim zrobić. No to chyba dobrze dla gospodarki i dla państwa. Pani Yves Fee. Panie Stanisławie, w książce Mieczysława Jałowieckiego Na skraju imperium w jednej z konwersacji pada stwierdzenie odnoszące się do socjalizmu i dzieła Marksa. Czy naprawdę uważa pan, że Żydzi mogli napisać coś dobrego dla gojów? To jest cytat z tego książki Mieczysława Jałowieckiego. Moje pytanie, jak to jest, że po tylu latach makabrycznych doświadczeń ludzie dalej wierzą w ten ustrój, jakiego świat nie widział? Odnoszę wrażenie, że współcześnie tylko Szwajcarzy jako jedyni rozumieją konsekwencje tej zarazy i skutecznie się przed nią bronią, a reszta świata jakby oszalała. Serdecznie pozdrawiam, Ewa Flasińska. Proszę pani, no rzeczywiście Szwajcaria sprawia wrażenie, jakby była trochę uodporniona na tę zarazę, bo to referendum ostatnie, które tam się odbyło, dotyczyło tak zwanego dochodu gwarantowanego. To znaczy, czy państwo ma każdemu, bez względu na to, co ten obywatel robi, czy ma gwarantować mu dochód. Ale co znaczy gwarantować mu? No, ściągać z innych obywateli i dawać jemu. No i ten pomysł został odrzucony w referendum. To znaczy, że Szwajcarzy jednak no, nie są w ciemię bici. Natomiast dlaczego tak? No, ja myślę, że to jest rezultat, to jest ilustracja potęgi propagandy. Przecież od czasów, można powiedzieć, pierwszej wojny światowej, zakończenia pierwszej wojny światowej, mamy do czynienia z nasilającą się propagandą socjalistyczną, to w różnych odmianach. Jedna odmiana bolszewicka, druga narodowo-socjalistyczna, trzecia tam różne korporacje i tak dalej. No a po drugiej wojnie światowej to już poszło to na całość. I w tej chwili mamy do czynienia z rewolucją komunistyczną w pełnym natarciu. Trudno się dziwić, że ludzie, którzy nie znają sobie sprawy z tego, co tu się dzieje, większość nie znaje sprawy, większość myśli, że komunizm upadł. No to po prostu tym to tłumaczę. Pan Mateusz Mazurek. Dzień dobry, panie profesorze. Mam dwa pytania do pana. Kiedyś czytałem o takiej sytuacji, że sąd w Teksasie uniewinnił mężczyznę, który niekoniecznie w afekcie, ale z premedytacją brutalnie zamordował pedofila, który zgwałcił jego córkę. Czy uważa pan, że takie wyroki powinny mieć miejsce? Bo z ludzkiego punktu widzenia chyba nikt temu ojcu się nie dziwi, że postąpił jak postąpił. Czy może jednak jest pan zdania, że dura lex sed lex i ten mężczyzna powinien odpowiedzieć za morderstwo? No, powinien być sądzony, bo morderstwo miało miejsce, zabójstwo miało miejsce, ale przy okazji tego procesu, który by się toczył, z całą pewnością przyzwoity sąd wziąłby pod uwagę jego motywację. No i ja, gdybym tutaj rozsądzał taką sprawę, to bym jednak zastosował wobec niego jakieś nadzwyczajne złagodzenie kary. Dlatego, że ta motywacja jest poważna. Nie zrobił tego z chęci zysku, czy z jakichś innych niskich pobudek, tylko po prostu wymierzył na własną rękę sprawiedliwość, tak jak ją rozumiał.
To nie jest jakaś taka pobudka niska. W związku z tym, biorąc ją pod uwagę, bym zastosował to nadzwyczajne złagodzenie kary, ale proces się powinien odbyć, dlatego że państwo dysponujące przemocą właśnie w takich sprawach powinno się wypowiadać. I nie to, że wysuwać propozycji, tylko wydawać rozkazy. Drugie pytanie. Czy podobnie jak Janusz Korwin-Mikke jest pan zdania, że Królestwo Polskie między Kongresem Wiedeńskim a Powstaniem Listopadowym było w pełni niepodległym państwem polskim? Jeśli wziąć pod uwagę, że Stanisław August Poniatowski był ojcem cara Pawła I, w co ten święcie wierzył i otwarcie mówił, że jest synem Poniatowskiego, to można nawet uznać, że władza w Królestwie Polskim była zgodna z Konstytucją 3 maja, ponieważ nakazywała ona, aby panowała w Polsce monarchia dziedziczna. I co za tym idzie, gdyby żył, to ewentualnym spadkobiercą tronu polskiego po 1918 roku mógłby być nawet Mikołaj II Romanow. Co pan sądzi na temat takiej tezy? Królestwo Polskie nie było moim zdaniem państwem niepodległym, miało autonomię, dlatego że ustrój tego państwa i jego uzależnienie od każdorazowego imperatora rosyjskiego nie były efektem postanowień obywateli tego państwa, tylko postanowień Kongresu Wiedeńskiego, więc to jest zupełnie odmienna sytuacja. Owszem, Królestwo Polskie, tak jak powiadam, miało spory zakres autonomii, miało własne wojsko, własne sądownictwo, no i Sejm własny miało. No i ten Sejm w czasie powstania listopadowego zdetronizował cesarza Mikołaja. No i pytanie, czy decyzja Sejmu, jak najbardziej, że tak powiem, prawomocnego, obowiązywałaby również po roku 1918, czy by nie obowiązywała, dlatego że od czasu detronizacji Mikołaja I imperatorowie rosyjscy używali tytułu króla polskiego w sposób taki bezzasadny, to znaczy zasadny o tyle, że Kongres Wiedeński wprowadził tutaj unię personalną. Ale jak mówię, nie była to decyzja Polski, tylko Królestwo Polskie było raczej przedmiotem tej decyzji, a nie podmiotem biorącym udział w jej powzięciu. Z góry dziękuję za odpowiedź. Życzę dużo zdrówka w nowym roku i wszystkiego, czego Pan sobie jeszcze życzy. Dziękuję bardzo. No, zdrówka sobie życzę, bo co tu jeszcze sobie życzyć? Pan Marcin Łuszcz. Szanowny Panie Stanisławie, dziękuję za odpowiedź na poprzednie pytania, a oto następne. Jakby Pan scharakteryzował dynastię Wazów na polskim tronie? Jasienica wylał na nich wiadro pomyj. Lecz ja jestem całkiem innego zdania i uważam ich za geniuszy w złym kraju. Jakie jest pańskie zdanie? No, ja bym tutaj za geniuszy ich nie uważał, dlatego że kraj był jaki był. Rzeczywiście nie był zbyt dobry do rządzenia, znaczy inaczej, nie byłby zbyt podatny do rządzenia. Ale Zygmunt III był, można powiedzieć, królem bardziej katolickim niż polskim. Co się między innymi odbiło na tym, że kiedy się zarysowała możliwość unii personalnej polsko-rosyjskiej, to Zygmunt Waza odmówił zgody na przejście
Władysława, swojego syna, na prawosławie, ale no, tu różne są oczywiście wyjaśnienia, ale jest i takie, że dlatego, że sam chciał zostać carem Rosji. No, jeśli tak, to chyba to można to uznać za błąd. Jeśli chodzi o Władysława IV, no to Władysław IV prowadził politykę, można powiedzieć, takiej jazdy po bandzie bez trzymanki, dlatego że ekscytował kozaków. No i to była jedna z przyczyn oczywiście, bo te przyczyny były różnorakie i niezależnie od woli królewskiej istniejące, ale król dosypał, że tak powiem, prochu do tego ognia, to buntem Chmielnickiego, który otwarł taką krwawiącą ranę w ciele Rzeczypospolitej. Trudno to uznać za objaw geniuszu, bo to zresztą nie tylko Władysław IV był pomysłodawcą tej polityki, ale i kanclerz Ossoliński. Jeśli chodzi o Jana Kazimierza, no cóż, to on też geniuszem nie był, natomiast można powiedzieć, że jako król to był nieszczęśliwy, bo raz tam musiał uciekać z kraju, wreszcie abdykował. Także no, nie wylewałbym żadnych pomyj na nich, ale też za geniuszy bym ich nie uważał. Trzecie pytanie. Które wojny i bitwy były najbardziej imponujące w dziejach Polski? Proszę o podanie kilku przykładów. Jak pan sądzi, dlaczego nasz naród ma taką smykałkę do wojaczki? Naprawdę? No, nie wiem. Dziękuję za odpowiedzi. Życzę dobrej zabawy w prawie zakazaną noc sylwestrową. Proszę pana, które wojny i bitwy, no, imponujące, to nie wiem, co pan rozumie przez słowo imponujące, ale można powiedzieć tak, że to wojny czy bitwy, które przyniosły korzyść państwu polskiemu. Więc taką bitwą była niewątpliwie bitwa pod Grunwaldem. Dlatego, że po tej bitwie zakon krzyżacki już właściwie nie był w stanie przywrócić sobie pierwotnej potęgi, która, no, co tu dużo gadać, zagrażała w pierwszej kolejności państwu litewskiemu, ale w drugiej również polskiemu, bo to gdyby krzyżakom się udało zawojować Litwę, no to Polska by była najwyżej jakąś prowincją tego państwa zakonnego. Drugą taką operacją, no, imponująca, to już bardziej tak emocjonalnie imponująca, to było zajęcie Kremla przez polską załogę, chociaż żadnych korzyści z tego nie było dla państwa, no ale można powiedzieć, że to nie każdemu się udała taka sztuka. No i wreszcie trzecia taka bitwa to Wiktoria Wiedeńska, dlatego że ona doprowadziła do uniemożliwienia Turcji odzyskania poprzedniej potęgi, poprzedniego potencjału. Ta wojna, bo to bitwa pod Wiedniem to była jeden z epizodów tej wojny, ta wojna przetrąciła Turcji kręgosłup, a zagrożenie tureckie wobec Polski to nie było wyimaginowane, tylko było prawdziwe. Więc, no i wreszcie wojna bolszewicka. Wojna bolszewicka, samodzielne zwycięstwo Polski w odróżnieniu od bitwy pod Grunwaldem i bitwy pod Wiedniem, Wiktorii Wiedeńskiej, to było samodzielne zwycięstwo Polski nad bardzo groźnym wrogiem, który naprawdę zagrażał istnieniu nie tylko państwa, ale również narodu polskiego. Pan Daniel Romański.
Szanowny panie Stanisławie, chylę czoła przed pańskim geniuszem. Och, mu dziękuję. Oraz mam do pana pytanie, która kobieta według pana była tą najpotężniejszą w historii? Najpotężniejszą w historii. To zależy w jakich kategoriach to rozumiemy. Bo jeżeli w takich kategoriach bardzo szerokich, nie tylko politycznych, no to niewątpliwie najpotężniejszą kobietą w historii to była Maria, Matka Jezusa. Dlatego, że no, do żadnej kobiety tyle miliardów ludzi, bo to w przeszłości i teraz, nie miało takiego nabożeństwa jak do niej. Natomiast jeśli chodzi o stricte polityczną, tutaj polityczny aspekt, no to bym wskazał na dwie kobiety. Katarzynę II, imperatorową rosyjską, i królową Wiktorię, królową brytyjską i cesarzową Indii. To dwie takie kobiety bym tutaj najpotężniejsze. No, Katarzyna, można powiedzieć, że rozbudowała Imperium Rosyjskie, również terytorialnie, nie chodzi tylko o rozbiory polskie, ale przyłączenie tam tych guberni czarnomorskich. No a królowa Wiktoria panowała nad imperium, które miało wtedy, liczyło więcej poddanych niż cesarstwo chińskie, bo ponad 400 milionów, także rzeczywiście była najpotężniejsza. No i tu takim kobiecym akcentem zamykam ten cykiel pytań i odpowiedzi i do zobaczenia przy cykielu następnym.